Muzyka, taniec i sport w jednym. To już kolejny rok z rzędu. Podczas wakacji Bolesławiecki Ośrodek Kultury zaprosił dzieci na zajęcia z aerobiku. Przede wszystkim dzieci, które chcą tańczyć z nami, wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia zarówno z rekwizytami, jak i zabawa z tańcem. Tak naprawdę przeplatamy ten taniec i ćwiczenia gimnastyczne łączą się naprawdę w dużą rozgrzewkę. Dzieci wychodzą z zajęć zadowolone, ale i zmęczone, bo ćwiczenia wymagają trochę wysiłku. To na pewno nie jest oferta dla tych, którzy nie lubią się męczyć i w szkole unikają lekcji wychowania fizycznego. Fajna pani jest, moje koleżanki tutaj są i w ogóle bardzo dobrze się znowu uczymy, żeby mieliśmy siłę, żeby robiliśmy na przykład szpagaty, gwiazdy i robić fikołki. Ty umiesz szpagat i gwiazdę? Tak. Umiejętność robienia szpagatów i gwiazd, do tego stanie na rękach, to dla niektórych cel warty dużego wysiłku. Dlatego wykorzystują wszelkie możliwe zajęcia sprawnościowe, by ten cel osiągnąć. A ty dlaczego jesteś na aerobiku? Bo ja lubię ćwiczyć bardzo. Na WF-ie też lubisz ćwiczyć? Jeszcze nie chodzę do szkoły. Jeszcze nie chodzisz? Aha, ale już wiesz, że lubisz ćwiczyć. A z czym lubisz ćwiczyć najbardziej? Ze wstążką. Aerobik wzbogacany jest ćwiczeniami ze wstążką, laską gimnastyczną czy obręczą. Agnieszka Radwańska zaprosiła też dzieci na zajęcia z tańca ludowego. Dzieci, które mają ochotę poznać tańce ludowe, troszeczkę folklorem się pobawić, ale też i pieśni albo i stroje. Po wakacjach instruktorka zaprasza dzieci na zajęcia w swoich stałych grupach w Zespole Pieśni i Tańca Bolesławiec, a także w grupie tańczącej aerobik. Funkcjonuje w każdy wtorek od godziny 15 do godziny 16. Grupa jest stała, która cały rok ze mną funkcjonuje, do której to grupy zapraszam dzieci co roku. Tak jak tą grupę również już zaprosiłam na zajęcia stałe. Jest to uwarunkowanie rodziców, czy mogą przyprowadzić, przywieźć dzieci, aczkolwiek zawsze zapraszam jako instruktor, żeby dzieci mogły mieć ciągłość zajęć podczas roku szkolnego. Jedno jest pewne, tego typu zajęcia dają spory zastrzyk energii na cały dzień.